Mam dla was zagadkę, moi drodzy. Co robią ludzie w niedzielę o tej porze wieczornej? Większość śpi, a my? My nagrywamy dla was kolejny odcinek Jegalisk Show. Witam was. Ja jestem Jegłen. A ja Zergalisk. I opowiemy wam dzisiaj o tym, jak stosować roachy. Odcinek o roachach. Jest to odcinek, który obiecaliśmy dawno, dawno temu w zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze nikt nas nie znał. Jednak tej obietnicy nie dotrzymaliśmy, zatem dzisiaj w nocy siedzimy i nadrabiamy zaległości. Żeby zatem nie przetrzymywać was dłużej w niepewności, przejdziemy do pierwszej gry. Dajcie mi tylko chwilę, odpalę replaya. Który replay miał być pierwszy? Pierwszy mieliśmy pokazać Zerg vs. Zerg. Ogólnie dzisiaj opowiemy wam o roachach w trzech zastosowaniach. W zastosowaniu przeciwko Zergom, przeciwko Protossom i przeciwko Terranom. A także opowiemy nieco o buildzie Seven Roach Rush. A zatem, zaczynając... Ładuję już pierwszą grę, wyłączam overlay. No i może, mój kolego drogi, opowiesz nam trochę o tym, czego możemy się spodziewać po tej grze. Co nam zaprezentuje gracz? No, większość zergów lubi spróbować na początku małej agresji z zerglingami. Często gracze próbują przemycić małą grupkę zerglingów do bazy przeciwnika, żeby wbiec w linię minerałów i zabić tą kilku robotników. Jeśli oglądaliście wcześniej turnieje, to wiecie, że takie rozgrywki Zerg versus Zerg najczęściej ewoluują wokół tego, kto ma więcej zerglingów i banelingów niż jego przeciwnik, a także kto miał szczęście w bardzo szybkich i agresywnych bitwach mikro. Tak, dlatego czasami dobrym rozwiązaniem mogą być właśnie roachy. Zwolnimy nieco. Widzicie gromadzącą się tutaj przed bazą, właściwie kto ze sobą gra, zacznijmy od tego, QXZ z Malpractice. QXZ będzie się grał z Malpractice, czyli pewnie kolegą z Kranu, z którym ćwiczy. To, co chcemy wam pokazać na przykładzie tej gry, to niesamowicie dobra technika blokowania rampy roachami. Zbliża się pierwszy atak, tak jak widzicie. Zobaczcie, co się dzieje. Roacze z przodu wchłaniają zupełnie damage'a, który byłby śmiertelny dla zerglingów. Zerglingi z tyłu uzupełniają mur, nie pozwalają przejść masie zerglingów przeciwnika, a jednocześnie zapewniają doskonałą ochronę. Prawie jak znane podpaski. Gdyby te roacze zamienić na zerglingi, to z bazy niebieskiego zerga niewiele by zostało. Zobaczmy jeszcze raz. Loading, dażabę, mój komputerku. Przyspieszymy. Wykluwają się tutaj banelingi. Ogólnie Malpractice ślepo poszedł w banelingi. QXZ. To QXZ poszedł. Tak. Malpractice ustawił ten mur. Zatem, tak jak widzicie, roacze, dosyć podobnie jak zeloty, można wykorzystać do tego, by zablokować własną rampę. Zeloty wydają się naturalnym wyborem, mają dobry atak przeciwko zerglingom. Teraz ciekawostka. Czy roachy w ogóle są cost effective przeciwko zerglingom? Otóż odpowiedź jest jaka? Raczej nie. Ponieważ w otwartym polu zerglingi bez problemu mogą otoczyć roachy i zjeść na miejscu. Dokładnie. Taki jeden roach przeciwko czterem zerglingom, które są jakby nie było równowartością w jego koszcie, przegrywa w otwartym starciu. Dlatego też, podobnie jak i zelotami, roachami trzeba się trochę chować po kątach, przy ścianach, tak jak robi tutaj Malpractice. A teraz kolejna technika, którą zaprezentuję, jest już taka z górnej półki. Jest to coś, co możecie robić, jak jesteście w platynowej lidze i chcecie poprawić swoją grę. To, co Malpractice pokaże, to jest kompletny wall-off zergowy, tylko z użyciem roachy. Przyspieszę trochę grę, ponieważ trochę to trwa, nie jesteśmy zainteresowani wartością artystyczną całego pojedynku. Zobaczcie. No. Teraz widzimy, jak Malpractice sobie tutaj zblokował swoją bazę między Evolution Chamber, Hatchery, a tam dalej ekstraktorem, który pewnie zaraz postawi. Większość z graczy bez problemu mogą zatrzymać tutaj kolejną falę banelingów i nie dopuścić ich do pracowitych dron z tyłu. Teraz zastanówcie się, ile razy zdarzyło się wam, że w grupę waszych robotników wpadła fala banelingów.
Czy było to dlatego, że nie pilnowaliście własnego hatchery? Nie, nie do końca. Było to dlatego, że no, hatchery na ekspansji jest dosyć nieszczelne. Ekspansje są przeważnie bardzo szerokie i pozostawiają mnóstwo miejsca do harassmentu, czy to zerglingami, czy bendingami. Natomiast jeśli nie zamierzacie wychodzić z bazy, to ustawienie roachy w ten sposób jest zdecydowanie najlepszą rzeczą, na jaką możecie sobie pozwolić. Widzicie również, że już pierwszy upgrade powstaje dla Malpractice'a, upgrade plus, znaczy pierwszy poziom ataku jednostek naziemnych. I teraz, czy wiecie, że dla roachy oznacza to nie jeden, ale aż plus 2 damage'a? Otóż dla każdej jednostki, która zadaje więcej niż 15 damage'a, plus 1 w poziomie jej zupgrade'owania ataku dodaje nie plus 1 damage'a, a plus 2 damage'a. Zatem każdy poziom zupgrade'owania roachy jest podwójnie korzystny. I co ciekawe, tarcza takich roachy, znaczy tarcza jednostek przeciwnika zupgrade'owania 1 cały czas stanowi jeden armora i redukuje jedno życie, co oznacza w dłuższej perspektywie, że taki armor nie znosi tego upgrade'u do ataku, zatem upgrade do ataku zawsze będzie lepszy niż upgrade do obrony, ponieważ daje zwyczajnie więcej bonusu, a ta obrona go nie niweluje całkowicie. No i tak jak widzimy, powinienem wcześniej trochę przyspieszyć, tak jak widzimy, te roachy nadal sobie tutaj czuwają. Malpractice czeka, aż skończy mu się robić upgrade. Przy okazji zrobi infestation pit i wyprodukuje lada chwila kilka inwestorów. Robi dalej Wall Offa tutaj drugim Evolution Chamber, co jest dosyć sprytne, jeśli chce być bezpieczny. Kolejna ekspansja jest już otwarta, bla 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 bla. I mamy trzy pierwsze inwestory i Malpractice wyrusza do ataku na swojego przeciwnika. Właściwie główny cel gry, który chcieliśmy pokazać, czemu ja ciągle gadam, może teraz ty. Przyzwyczaiłem się sam nakręcać te odcinki. No, Malpractice tutaj zebrał całkiem sporą grupkę roachy, ale jego przeciwnik mimo wszystko ma ich trochę więcej, gdybyś pokazał liczbę jednostek. Jasne, już pokazuję. I zobaczcie też armię i pozycję. Obecnie QXZ, spodziewający się ataku, rozstawia swoje jednostki w łuk, co jest znacznie lepszą pozycją niż taka kulka skupiona. Zatem, no, jakbym miał ocenić, jeśli mogę, mimo tego, że nie jestem graczem zergowym, no to przewaga w tej bitwie leży po stronie QXZ-a. Tak, zwłaszcza, że jego posiłki nie muszą nigdzie biegać. Właśnie. I zobaczcie, ten genialny po prostu Fungal Growth ze strony Malpractice'a. Te trzy inwestory, które wcale nie są taką ogromną inwestycją, pozwalają zupełnie zmieść z planety Ziemi albo z jakiejś innej planety, na której się rozgrywa ta walka, wszystkie jednostki QXZ-a. I nawet mimo tego, że QXZ ściąga wszystkie swoje drony do pomocy, armia Malpractice'a wspierana przez te trzy inwestory jest wręcz wszechpotężna. Zatem, jeśli następnym razem będziecie się zastanawiać, jakich jednostek używać w matchupie Zerg vs. Zerg, spróbujcie wybić swojego przeciwnika z takiego rytmu typowo zerglingowego tymi właśnie roachami. I gwarantuję wam, że rezultaty będą całkiem ok. Pamiętajmy też, że Fungal Growth zadaje dodatkowe obrażenia jednostkom pancerzonym, więc także i roachom. A właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, tak, to prawda. Zatem warto używać Fungal Growth. A teraz opowiedz może o następnej grze. Pokażemy Zerg vs. Protoss z turnieju Dreamhack Summer, kiedy ja przełączę się na kolejny replay. Tak, następny replay będzie pochodził z turnieju, jak już tutaj Egwen wspomniał. Chcemy w nim pokazać, w jaki sposób roachy mogą sobie poradzić z taką dosyć standardową kulką Protossów, Stalkerów, Sentry i Kolosów. I w jaki sposób można zareagować na te dosyć często irytujące force fieldy, które Protoss potrafi rozstawić. Bo wielu graczom się wydaje, że taki force field, o, jest imba i w ogóle i nie gram z wami, do widzenia. Co? Jeszcze raz? I niezniszczalny. Tak, jest niezniszczalny.
Ale to nieprawda, to wszystko jest jakiś urban legend, bo force fieldy są naturalną linią obrony Protosa, a to wcale nie znaczy, że Zerg jest przeciwko nim bezbronny. Chcieliśmy wam teraz pokazać, już czytuję replay, więc zaraz wracamy do gry, grę, w której Zerg sobie doskonale radzi z force fieldami, mimo tego, ile sentry ma Protoss. No cóż, nie mam jeszcze takiej wprawy jak Jegwen, ale może się kiedyś nauczę. Ale wszystko zostaje w rodzinie, więc się nie przejmujemy. To jest gra pomiędzy Liquid Tylerem a Liquid Ratem, graczami z tej samej drużyny, którzy akurat trafili na siebie w trakcie olbrzymiego turnieju ostatnio Dreamhack Summer. Przewinę trochę do przodu, ponieważ początek gry tak naprawdę nas nie interesuje. Liquid Tyler i Liquid Red obaj budowali silną ekonomię na początku gry, bla bla bla. Więc słowem wstępu, mówiliśmy o tych force fieldach. Zauważyliśmy, kiedy tak się zastanawialiśmy właściwie co powiedzieć, gdy będziemy opowiadać o roli Roacha w armii Zerga, zastanawialiśmy się, jakie są takie główne mity, które należałoby obalić. Więc stawiając się trochę w roli tych mythbusterów, stwierdziliśmy, że w sumie jednym z takich mitów, a często przynajmniej popełnianych choćby i podświadomie błędów, sprawdzę jeszcze, czy jesteśmy na wizji. A, był overlay włączony, ale byśmy mieli w topę. Tak czy siak, póki co nie wydarzyło się zupełnie nic interesującego, pogadaliśmy sobie, a teraz pogadamy sobie również przy grze włączonej. Jednym z takich mitów jest to, że należy przeciwnika kajtować. I to jest prawda. Jest to prawda i dla Protossów, i dla Terran. Ale absolutnie nie jest to prawda dla Zergów. Zauważyliście kiedyś, kiedy jeśli nie gracie Zergiem, albo gracie Zergiem, robicie to podświadomie, to o czym za chwilę powiem, bardzo często dzieje się coś takiego, że próbujecie kajtować armię przeciwnika. Wchodzicie z nim w starcie, cofacie się. Wchodzicie z nim w starcie, cofacie się. Bardzo często zauważyłem to, kiedy ja gram z Zergami. Niemal każdy Zerg, z którym gram, próbuje tak robić. Kiedy tak nie robi, przeważnie kończy się to dla niego zwycięstwem, a przynajmniej zniszczeniem mojej armii. I teraz chcieliśmy wam pokazać przykład tego, jaki jest właśnie sekret całego sukcesu. Otóż sekretem jest nie kajtować. Paradoksalnie sekretem jest wbić się na Hama, wprost rzecz ujmując. Bardzo ciekawy manewr swoją drogą ze strony Reta. Red tworzy takie dogodne pole bitwy dla siebie, gdzie będzie mnóstwo wyżegnanego creepu na ziemi. No i widzimy już powoli nadchodzące wojska Protossa. Taki typowy protosowy deathpool z pylonem obok, żeby... Z bardzo dużą liczbą sentry. Tak, a sentry są doskonałe do kontrolowania armii Roacha, armii Zerga. No i teraz widzimy ten Protoss całkiem bezpiecznie, taką kulką się porusza po obrzeżach, może spowolnie, żeby nie było za szybko. Tutaj udaje mu się odciąć zaledwie dwie jednostki, no i idzie na główny trzon armii. Jeśli byście mieli ocenić i powiedzieć, taki deathpool, ile razy stawaliście do walki z takim właśnie deathpoolem, ile razy wam się wydawało, że kurde, gdyby nie te force fieldy, bym go dopadł, a jednak były force fieldy i Protoss sobie z wami poradził. Zobaczcie teraz, jak z taką sytuacją radzi sobie Red. Dochodzi do starcia. No. Najpierw kawałek się wycofuje, żeby zabrać swoją armię w jedno miejsce. Mhm, czyli przegrupowanie. A w zasadzie dwa. Tak, bo Liquid Red będzie otaczał swojego przeciwnika. I dochodzi do bezpośredniego starcia. Zauważcie, że on w ogóle na początku nie atakuje przeciwnika. Wpycha się pod armię. Zupełnie nie rozstawił Roachy, tak jak normalnie to gracze robią. A tak move i Roachy wtedy by były tutaj daleko rozstawione w łuku. Tylko wcisnął się pod armię... Jak najbliżej Protossów. I druga grupa będzie próbować robić dokładnie to samo. Tym razem w grę już wchodzą force fieldy. Może trochę chaotycznie to wygląda, dlatego pauzuję za jakąś chwilę, żeby pokazać. Ta część armii jest zupełnie odcięta. Powstają force fieldy naokoło armii Tylera. Jednak te jednostki, które już się wcisnęły w pobliże, jest... No, ja gram Protossem. Zaczynam atakować przede wszystkim kolosy. Tak, i to jest... W ten sposób, podchodząc tak blisko, może zniwelować tę przewagę, jaką daje kolosom ich zasięg. Kolosy wtedy muszą zacząć się oddalać, przez to nie mogą w tym momencie strzelać. Zobaczcie, obaj gracze w trakcie bitwy dosyłali jednostki do swojej armii, obaj gracze nadal to robią, jednak pomimo force fieldów
Red wepchnął się po prostu w armię Protossa, wepchnął się w armię Tylera, no i w takiej sytuacji Tyler nie miał zbyt dużo do powiedzenia. Ogólnie kończy się to zwycięstwem dla Reda, ale jeszcze raz obejrzyjmy tą bitwę. Tym razem już bez pauzy. Tym razem bez pauzy. Tak, 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 bla, 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 bla. Patrzymy na minimapę. Zawsze należy patrzeć na minimapę. Tam powstaje highway. I wyruszają. A zatem widzimy nadchodzący deathball Protossa. Pozycjonujemy swoje jednostki tak, by mogły go otoczyć, tak, by mogły atakować ze wszystkich stron. I zwróćcie uwagę teraz już podczas bitwy, która będzie puszczona w normalnym tempie gry, jak bardzo upierdliwe i wciskające się wszędzie są jednostki Reta. Tutaj rezygnuje ze starcia, ponieważ skończyłoby to się dla niego sromotnie. Wycofuje swoje jednostki, idzie naokoło, tymczasem Tyler wdaje się w walkę na froncie. Red przegrupowuje swoje jednostki, wycofuje trochę pod bazę. Część jednostek tutaj się wpycha. Padają force fieldy, jednak force fieldy nie są w stanie tych jednostek zatrzymać. Fokusowanie się na kolosusach, zatem ściągnięcie najpierw najbardziej zadających damage'a jednostek, a potem wykończenie reszty armii. I pomimo tych wszystkich force fieldów, armia Zerga jest jak piasek na plaży, który wciska się w buty i w komórkę i w portfel i wszystko. Bardzo piękne mikro ze strony Reta. Świetnie wykonana bitwa, cały czas dosyłane reinforcementy. Weźcie też pod uwagę, to ja dodam ze swojej strony, sprzedam wam sekret. Jeśli wydaje się wam, że stalkery są dobre na roacha, to macie tylko w połowie rację. Ponieważ jeden stalker jest dobry na jednego roacha. Natomiast stalker kosztuje dwa razy tyle co roach. Zatem jeśli dwa roache zaatakują jednego stalkera, to wynik tego starcia jest przesądzony na korzyść Zerga. Stalkery wcale nie są wszechpotężną jednostką dobrą na wszystko, a na pewno nie są dobre na roacha, mimo tego, że mają bonus do damage'a przeciwko jednostkom armored. Dlatego też nie obawiajcie się stalkerów, stalkery nie są aż tak potężne, jak się może wam wydawać, a na pewno powinniście mieć dwa razy większą liczbę jednostek niż Protoss, z racji tego, że wasze jednostki są o połowę tańsze. A zatem, pozwólcie, włączę znowu overlay, przejdźmy do kolejnej gry. Kolejna gra jest to gra, w której Zergalisk będzie musiał o wiele więcej gadać, nie wiem jak on to zrobi, dlatego że chcieliśmy wam również pokazać przykład strategii jakiej? Seven Roachers. Ta strategia będzie polegała na tym, żeby w jak najkrótszym czasie wybudować 7 roachy i zaatakować nimi bazę przeciwnika. Zachęcam. Opowiedz mi coś jeszcze. No dobrze, zobaczymy to na przykładzie gry z tyranami. No, niech się tylko wczyta. Fiu, fiu, fiu. Jest późno, więc się nie będziemy ślić na żarty w przerwie. A zatem, tak jak wspomniał Zergalisk, będziemy pokazywać Seven Roach Rush, który już kiedyś został przez jednego z naszych użytkowników na YouTubie wskazany jako strategia dla nich interesująca. No i chcieliśmy teraz pokazać, jak to właściwie rozegrać, opowiedzieć o samym buildzie. No dobrze, już widzimy grę. Gracz Incinerate i Teran, którego w tej chwili nie widzę imienia. Moment. Ej, nie działają tutaj te fajne takie u góry pokazywanie tych plakietek. Czuję się zagubiony. No, będziemy się sobie poradzić bez tych udogodnień. Incinerate i hot gorąca sałatka. Dobrze. Incinerate zaczyna od budowy dron aż do 10. Extractor Twig, żeby mieć jedną dronę więcej, zanim się dąży. Przyspieszę trochę początek, nie? Tak, zanim przed budową Overlorda. Bla, 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 bla. Teraz mamy 11 na 10 w supply'u. Na 11. Full na 11. Jeszcze trochę dron. I teraz bierzemy
ekstraktor, żeby mieć trochę gazu na budowę swoich 7 roach. Może wspomnimy również o bardzo ciekawej rzeczy. Incinerate nie wykonuje tej strategii idealnie. Ogólnie chcieliśmy pokazać tą akurat grę, dlatego że sądziliśmy, że jest dobrym przykładem tej strategii. To, co Incinerate przede wszystkim mógł zrobić dobrze, to jak najszybciej dolecieć tym Overlordem do bazy przeciwnika. Dlaczego? Zobaczycie później, w momencie, kiedy dojdzie do pierwszego ataku. Tymczasem widzicie, powstaje już Roach Warren w bazie... A wcześniej jeszcze Queen. Tak, wcześniej Queen, który będzie spamował larwy. Teraz trochę Scenerate wybudował trochę więcej Overlordów niż potrzebował, a to dlatego, żeby później już móc bez problemu wykluć te 7 roachy, nie blokując się w supply'u. Wyskakują larwy i to jest moment, w którym akurat buduje się reszta roachy. Dokładnie tą strategię zrozumiecie w momencie, jak Incinerate zaatakuje swojego przeciwnika. Zobaczcie, te roachy zmierzają już pod rampę przeciwnika, zejdziemy do normalnej prędkości gry. Czekają już tutaj i to jest moment, w którym niesamowicie wręcz przydałby się Overlord właśnie tutaj. Dlaczego? Zobaczcie co widzi Incinerate. Incinerate zupełnie nie widzi tego, co jest tutaj. Nie chodzi o wartość skautowania, no bo to można zobaczyć biegając tam zerglingiem. Chodzi o to, żeby cały czas była zapewniona wizja tego, co jest u góry rampy, tak by roachy z dołu rampy mogły prowadzić ostrzał. Dlatego też po raz kolejny. No. Warto zauważyć, że roachy mają zasięg wystarczający, żeby ostrzeliwać supply depot bez zagrożenia ze strony marinesów, które za nimi się kryją. A zatem stojący, o ile oczywiście mają overlorda. Stojący tutaj roach może spokojnie ostrzeliwać ten supply depot. Podejrzewam, że jeszcze kawałek dalej mógłby stanąć. Roach ma zasięgu, przypominamy, 4. Gdyby overlord stał tutaj również poza zasięgiem marinesów, na przykład wisiał tutaj, wystarczyłoby to, żeby zapewnił wgląd w to, co jest na rampie i zamiast ponosić niewielkie straty, jak to się za chwilę stanie, spokojnie Incinerate mógłby zdominować swojego przeciwnika bez tracenia roachy, bez żadnych strat po własnej stronie. Widzimy padający supply depot, tak jak wspomnieliśmy, z overlordem, tutaj zawsze wykonujecie tą strategię z overlordem. Te roachy miałyby o wiele więcej zasięgu, byłyby mniej zagrożone przez te jednostki, jednak tak czy siak włam się udaje i zobaczcie, jak upierdliwe dalej roachy wciskają się wszędzie, gdzie się da, idą dalej, gonią tego marudera, dopadają do Heliona i nawet wdają się w bójkę z robotnikami na placu budowy. Mimo tutaj tego, że jak się ten tyran nazywał? Gorąca sałatka. Dorzuca kolejnych maruderów, to roachy są w tym czasie w stanie zabić wystarczającą liczbę SF-ek, żeby tyran nie miał tutaj już zbyt dużych szans na kontynuowanie gry. No i jak widzicie, większość SCV-ek padła. Seven Roach Rush jest bardzo silnym pushem, dużo teran na niego narzeka. Jednak teranie na wszystko narzekają, nie okłamujmy, są kiepskimi graczami po prostu. Tymczasem, proto z górą. Tymczasem niestety Incinerate również idealnie tego nie rozegrał, ponieważ idea tego pusha nie jest taka, że robimy pusha, liczymy na GG, jak nie to do widzenia, do domu, wychodzimy sami z gry. Ten push ma również follow-upa, tym follow-upem jest na przykład co? Na przykład jak tutaj w tej chwili stosuję mutaliski. Mutaliski byłyby świetne, jednak Incinerate przez większość ataku nie potrafił skupić się na własnej bazie i nie produkował tam niczego. A przypominamy, że siła Zerga nie leży w tym, że ma bardzo silne jednostki. Ten push jest oczywiście bardzo mocny, jednak oprócz pusha istotny jest również follow-up. Oczywiście wszystkie te detale dotyczące samego pusha, buildordera, linka na Team Liquid i całego mnóstwa naszej własnej reklamy wrzucimy na nasz profil na Facebooku, wrzucimy na nasz blog. Natomiast chcieliśmy wam po prostu pokazać przykład tego, jak tą strategię można wykonać, jakie ma zastosowania, co jest przydatne, jakie błędy można przy niej popełnić. Dlatego też nie wybraliśmy meczu, który jest idealny, wybraliśmy mecz, który jest dobrym przykładem po prostu.
Gracze trochę się ze sobą przytykają, niezadowoleni. Cóż, teranie jednak mają marudność we krwi. Tymczasem myślę, że możemy podziękować naszym widzom za uwagę. Wreszcie nakręciliśmy kolejny odcinek show, co jest wielkim sukcesem po długiej przerwie. Dużo się teraz dzieje, nagrywamy również komentarze dla turniejów, poszerzyliśmy działalność o Facebooka i Justin TV i Bóg wie co jeszcze, a zatem możecie spodziewać się nas wszędzie, gdzie nie spojrzycie, niedługo pod waszą miseczką z ryżu też będzie nasze logo. Tymczasem, cholera jasna, zobaczyliście mój login, nieważne, jestem mało popularny, nikt mi jeszcze konta zhakować nie będzie próbował, mam nadzieję. Albo zakleję to na YouTubie, nieważne. Dzięki za waszą uwagę. Pozdrawiamy was, a zatem pamiętajcie na nas głosować na YouTubie, że nas lubicie, uwielbiacie, tak samo na Facebooku i na naszym blogu, subskrybować ile wlezie, lajkować co tylko popadnie. Staramy się zbudować nowe Imperium Zła na naszej scenie StarCraftowej. Dzięki bardzo za waszą uwagę, trzymajcie się.